Pandemia koronawirusa w Polsce okazała się tragiczna także dla personelu medycznego. Ministerstwo Zdrowia podało szczegółowe statystyki dotyczące zgonów wśród pracowników ochrony zdrowia. Z danych resortu zdrowia wynika, że od początku pandemii wskutek zakażenia COVID-19 w Polsce zmarło 140 lekarzy, 136 pielęgniarek, 21 położnych i tyle samo ratowników medycznych. W statystykach zostały uwzględnione także zgony 16 dentystów, 13 farmaceutów, 4 felczerów i 2 diagnostów laboratoryjnych. Łącznie od początku pandemii zmarło 353 medyków. Najwięcej jednak zgonów wśród personelu medycznego odnotowano w tym roku, a ich liczba w ciągu ostatnich miesięcy wzrosła o ponad 100%. Do 4 stycznia walkę z koronawirusem przegrało 145 osób wykonujących zawody medyczne.